Cezary Karol. O godzinie 20:30 podamy informacje lokalne oddziału bydgoskiego PZK. To Stanisław Korwek 2, Halina, Cezary Karol. Minęła godzina 20:30, to Stanisław Korwek 2, Halina, Cezary Karol. Witam serdecznie. Informacje lokalne oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Witam kolegów i koleżanki naszego oddziału oraz zaprzyjaźnionych nadawców, nasłuchowców z Torunia, Włocławka, Grudziądza. Mam nadzieję, że jestem dobrze odbierany. Wszystkim kolegom i koleżankom oraz waszym rodzinom składamy serdeczne życzenia z okazji rozpoczętego nowego 2020 roku. Zespół redakcyjny informacji oraz zarząd oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców życzę wszystkim wspaniałych sukcesów, spełnienia marzeń wielu DX-ów potwierdzonych kartami QSL i szczęścia w życiu rodzinnym. Wszystkiego dobrego. To Stanisław Kłebek 2, Halina, Cezary Karol w informacjach lokalnych oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Adresu oraz jeśli wpłata dokonywana jest
mojemu koledze skarbnikowi. To Stanisław, Kłebek 2, Halina Cezary Karol. W informacjach lokalnych oddziału Węgrowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Łącznie 100 punktów stacje polskie i 50 punktów stacje.
sytuacjami okolicznościowymi. To jest Halina, Franciszek 100, Barbara Yokohama, Stanisław Paweł 100, Barbara Yokohama, Stanisław Natalia 100, Barbara Yokohama oraz 3Z 100, Barbara Yokohama. Stacje znajdujące się w Polsce muszą przeprowadzić obowiązkowo po jednej łączności z każdą stacją okolicznościową, a stacje spoza Polski po jednej łączności z dwoma różnymi stacjami okolicznościowymi. Stacja okolicznościowa przydziela punkty dla każdej łączności na nowym paśmie lub nową emisją według klucza. Telegrafia 20 punktów, Fonia 15 punktów, Digi 10 punktów. Rozliczenia łączności na podstawie logów stacji organizatora. Logi od korespondentów nie są wymagane. Karty QSL bardzo mile widziane. Dyplomy elektroniczne do pobrania ze strony www.100barbarayokohama.ot04.pl. Na słuchawce chcący otrzymać dyplom powinni wysłać swoje logi pocztą elektroniczną do dnia 10 lutego 2020 roku na adres 100barbarayokohama@ot04.pl. Dyplomy dla słuchawców zostaną wysłane zwrotnie po przesłaniu przez nich logów pocztą elektroniczną do dnia 29 lutego 2020 roku. Postanowienia końcowe. Komisja Akcji Dyplomowej. Postanowienia końcowe Komisji Akcji Dyplomowej są ostateczne. Osoby odpowiedzialne za postanowienia regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw spornych: Witek Stanisław Paweł II, Janina Barbara Janina oraz Roman Stanisław Paweł II, Dorota Dorota Ksawery i Krzysztof Stanisław Kłebek II, Janina Karol. W przypadku spraw spornych wiążące będą postanowienia wyżej wymienionej komisji. To Stanisław Kłebek II, Halina Cezary Karol w informacjach lokalnych oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. To Stanisław Kłebek II, Halina Cezary Karol w informacjach lokalnych oddziału bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że 14 grudnia ubiegłego roku w restauracji Dąbrówka w Inowrocławiu gościła w swoich progach koleżanki i kolegów oddziału 4 Polskiego Związku Krótkofalowców oraz przyjaciół krótkofalowców z Torunia, Włocławka i okolic wraz z towarzyszącymi im osobami. Tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie opłatkowe upłynęło w miłej atmosferze. Teraz krótka relacja nadesłana przez kolegę Romka Stanisław Paweł II, Grażyna Tadeusz Yokohama. W dniu 14 grudnia w restauracji Dąbrówka w Inowrocławiu odbyło się tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez oddział 4 Polskiego Związku Krótkofalowców. Spotkania oprócz koleżanek, kolegów oddziału 4 uczestniczyli również krótkofalowcy z Torunia, Włocławka, okolic wraz z towarzyszącymi osobami. Spotkanie miało wyjątkowy charakter z racji uczestnictwa w nim gości w osobach pana Grzegorza Kaczmarka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Inowrocławia oraz kolegi Piotra Skrzypczaka, Stanisław Paweł II, Janina Maria Roman, sekretarza Polskiego Związku Krótkofalowców. Po części oficjalnej, w której nastąpiło powitanie gości oraz uczestników spotkania, tradycyjnie połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia świąteczno-noworoczne. Prowadzone dyskusje w czasie spotkania toczyły się w miłej i sympatycznej atmosferze. Wymieniono szereg doświadczeń i spostrzeżeń. Stało się ono również okazją do poruszenia szeregu tematów związanych z techniką amatorską oraz uprawianiem naszego hobby. Miłym akcentem spotkania było wręczenie koledze Markowi Stanisław Paweł II, Kłebek Grażyna, dyplomów, pucharu oraz grawertonu za zajęcie czołowych miejsc w zawodach oraz imprezach krótkofalarskich. Wręczono również grawerton dla klubu Stanisław Paweł II, Karol Paweł Dorota, który w imieniu klubu odebrał kolega Ireneusz Stanisław Paweł II, Dorota, Karol, Irena. Serdecznie kolegom gratulujemy i dziękujemy za szerzenie naszego hobby. Całe spotkanie dopełniło wspaniałe menu przygotowane przez panią Magdę, właścicielkę restauracji Dąbrówka, oraz przez sympatyczną obsługę.
w atmosferze niekończących się życzeń składanych sobie w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się nowym rokiem 2020 spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Zdjęcia ze spotkania będą umieszczone na stronie oddziału. I z tego co wiem, to one już tam są. Stanisław Paweł II, Grażyna Tadeusz Józef. To była relacja naszego kolegi ze spotkania. Tu Stanisław Kłebek II, Halina Cezary Karol, Informacja Lokalnych, Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Wszystko ok. Także pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.